witam was w kolejnym odcinku z Heroes of Wild, czyli 2 World Edition. Lecimy dalej tutaj oczywiście z tym, co się tutaj dzieje. W sumie muszę sobie przypomnieć, bo że tak to ujmę, dawno nie grałem, więc nie pamiętam, co tu się działo. Ale nic, dobra, zacznijmy od tego, że nowy dzień. Zobaczymy, którego, o może tak, jest drugi dzień. Zerknę, czy coś tutaj mamy, tutaj są tylko te zakupienia. Taki mam kasy, dobra. Następny dzień, rozumiem. Tak zrobię, będzie chyba najlepiej. Tu widzę, że zjeżdżę w dół, tutaj przyjeżdżę, tam co mogę robić. Czyli tutaj sobie wykupiłem i dlatego chyba tak nie było. Dobra. O, 79. O kurczę. Powiem, to jest nie do przeskoczenia tutaj na razie. Bo te wampiry to naprawdę mega wypas. A mumie też nieźle, bo mumie się ciężko też zabija. To będzie prawdopodobnie jeden z lepszych filosów od nekromanty. Więc będę się bawił tutaj, tak jak mówiłem cały czas, w kotka, myszkę, ciuciu, babkę. Żeby przynajmniej zdobywali jakiś jednostek. No, nic więcej mi nie pozostaje. I będę musiał wymyśleć, co tutaj trzeba ogarnąć, co tutaj zrobić. I chyba będę musiał zacząć tutaj kombinować z drugiej strony. Z drugiej, czy tam z trzeciej, gdzieś z tych stron. Może gdzieś tutaj spróbować pozajmować jakieś zamki. Rozproszyć się jednym słowem, bardziej po tej mapie, żeby przeciwnik też nie miał za lekko. Tutaj widzę, że jest nawet całkiem przyjemna armia. Tutaj zbieram sobie, więc będę zbierał dalej. Nie odwiedzono, o kurczę. To też nie odwiedzono. Odwiedza, a czemu nie? Dobra, no to tutaj nic mi nie pozostaje jak w dół ucieczka. No bo nawet mając to, co mam, no to z nim nie wygram. Bo te wampiry będą się odradzały cały czas. Mimo jak tam nawet bym mocno przywalił, to i tak prędzej czy później na tych niższych jednostkach sobie te wampiry odbije. Więc nawet moje tytany chyba sobie tutaj nie dadzą. Znaczy, nie chcę ryzykować. Straty będą na pewno ogromne. A tutaj coś jedzie innego, więc trzeba się też tutaj tym zająć, bo nie chciałbym tutaj gdzieś zamku stracić. W zasadzie to tego najważniejszego. To tu wygląda. No coś tutaj już powoli się działa. Coś tutaj się buduje. Potrzebuję faktycznie trochę lepszych heroesów. Czy ja tutaj byłem? Nie wiem. Ale wskoczę. Może nie byłem. No i świetnie. I powrót. Tutaj też nie byłem, ale na razie pilnuję tego zamku, bo tutaj ten się kręci, nie? Więc nie ma co tutaj się... Czeka cię zagłada. Okej, zobaczymy. O, tu jest... Jest jakiś statek. To tylko tutaj tak przypłynąłem sobie, żeby... Tu też można wyjść. A, wyjdę tutaj. Żeby zerknąć, co tu jest. Zamek. A, i to jest Brindamur. Czy to jest... Dobra, zobaczymy. Czy nie teraz, tylko w następny dzień. Zobaczę, co tutaj będzie. Zastanawiam się, co z nimi. Czy ja tu mam wszystko wykupione? Wszystko. Wszystko oprócz sprite'ów. I tyle. No i łuczników. Aha, łuczników mamy kupionych, ale ich nie mam. Czyli tutaj gdzieś musiało się coś dziać. Jakaś walka i straciłem. Dlatego mam sprite'y. Albo poszły z innym heroesem, ten, który tam biega. Dobra, ale sprite kupię, one są bardzo fajne, bo im się nie oddaje.
Znaczy ja mówię cały czas sprite, jestem przyzwyczajony. To są pixy, rzucałki. No tak. One się chyba w języku angielskim tak nazywały, te sprite właśnie. Pixies, sprite, w zależności od która część Heroesów. Dobrze, ja bym tutaj jednak musiał... A, widzicie, aby tutaj jakiś biega. Mało, 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 mnóstwo. Nie wiem, co to znaczy mało, ale musiałbym przetestować, co to znaczy to mało. Na pewno sobie to wezmę. Kurczę, zastanawiam się, czy by go zaatakować. Mało. Mało to będzie chyba sztuka lub do trzech, nie? Fiu. Kilka. Nie, kilka to jest już więcej. Więc ja bym... spróbować zaatakować. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczymy. Zobaczę w ogóle, co on zrobi, no bo teraz jakby oddam już ród, bo tutaj więcej nic nie będę robił. Tu mam ten zamek, który gdzieś się też... Na razie go nie rozbudowuję, ale wyda się, nie? Więc... jest to zawsze jakaś dodatkowa obrona. Jakby na to nie patrzeć. Kasę na razie zostawię, bo nie wiem, co się będzie działo. W jednym lub innym zamku będzie trzeba coś kupić, no to kupię. I tyle. Zostaje mi tutaj jeszcze ten zamek. Trzeba się wykupić wszystko, żeby on kompletnie nic nie miał. Nawet te zielone żabule. Że tak powiem, to są gobliny, nie? Też mu tych 24 nie podaruję. Jest to jakiś dla mnie koszt, no ale nie podaruję. Niech sobie najpierw je rozwali. Bez strat co prawda, no ale on ich nie zyska. I to jest najważniejsze. Zobaczymy, co się będzie działo. Tam widzę zielony i fioletowy. Może będą między sobą się tłukli, ale nie tłuką się. A ten fioletowy tam krąży koło tej kopalni. On chce chyba tam w dół pojechać. Nie ma tak lekko. Ja mu tutaj tego nie oddam. Gdzie ten pojechał? Chyba nie pojechał gdzieś tu, nie? Nie. Na szczęście nie. Dobra, no to co? To jest ten plus. Miała chyba pełną tą. On tutaj był w wiatraku, więc nawet nie będę tam wchodził. I teraz gdzie on pojechał? To jest pytanie, bo chciałbym pojechać w tym samym kierunku co on, żeby się nie minąć przypadkiem. A to tak szybko było, że nie zauważyłem. Dobra, sprawdzę tutaj, co tam mamy. Zresztą on może się tu gdzieś teraz pojawi, bo zostawiłem pusty zamek. I może chcieć go sobie przejąć. Że tak to ujmę. Może chcieć, ale nie musi. Dobra, a ty tutaj, kolego, no cóż, mało, parę, mało, parę. Zresztą, o, widzicie, tu mamy parę i mało. Więc zaraz się dowiemy, co to znaczy parę, a co to znaczy mało. Jeszcze raz, mało jest dzików i liczów, a po parę jest smoków. O, no to będzie więcej smoków niż liczów. 7, czyli tak jak mówiłem, few to jest mało, a several to jest kilka. Nawet angielskiego się można nauczyć, a to jeszcze pamiętam, że kiedy faktycznie Heroesy się grało, to było tylko po angielsku, po polsku. Nie mieliśmy. Dobrze, no to trzeba tutaj zrobić tak. Pozbyć się tych smoków i liczy tak naprawdę. Reszta to tak niewiele działa. Więc co by tu można było ciekawego zrobić? Albo przyspieszenie rzucić. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Albo stalową skórę, bo prawdopodobnie wszyscy będą w stanu pić. Kurczę, powiem. O, grupowe błogosławieństwo, to może być jeszcze lepsze. Dobra, próbujemy tak. No i pięknie. Smoki się... O, jeszcze piękniej. Morale wpadły. No to dwóch się pozbyłem już na starcie, a reszta... Tak się bałem, czterech mi zabił. Dubaniec. No ale dobra, patrzmy na to, że zabiłem mu dwie lepsze jednostki. Odbiłem sobie kopalnię. No i co? No i trzeba tu drążyć temat dalej, czyli ja tutaj sobie w sumie to ja zrobię tak. Ja sobie tutaj podmienię. Podmienię sobie, to dołożę do tego Heroesa parę jeszcze jednostek.
i gdzieś tam będę szedł sobie dalej. Tak, to jest ten dzień czwarty. No, dołożę sobie tutaj to i potem będzie nowa populacja i sobie tutaj będę tego Pirosa ukarnie. Chociaż ja bym sobie może go zamienił, bo to wygląda na rycerza, a ja bym wolał mieć maga. Maga lub Warlocka w zasadzie, to było, nie, nie Warlocka, Warlocki to są te z hydrami i z smokami, czyli maga, wizard. Myli mi się, bo ten zamek to jest właśnie mag, a ten, co to jest, też są mag, to są, co to jest? To są magowie, nie? A to jest czarnoksiężnik, tak myślałem, a tutaj mamy... A, czarodziejka, czyli czarodzieje i czarodziejki. Dobra, tak to się nazywa. Niech będzie. A kupię sobie karczmę, a co mi tam? Podejrzę sobie... Aha. Kurczę, to nie to. Jeszcze raz. Dajesz karczmarzowi szczerze na piwek, a on w zamian przekazuje ci następujące wieści. Gdzieś tam jest prawda. Dobra. Nie tego się spodziewałem. No, o to mi chodziło. Dobra, powiedzmy, że tutaj te hirosy są dosyć mocne. Całkowita armia to tylko fioletowy jest lepszy ode mnie. Czyli ten z tymi wampirami, czyli nekromanta. Czyli ja bym musiał w pierwszej kolejności się rozprawić z nekromantą, żeby z jego siły troszeczkę zmniejszyć. Choć Warlocka też by się przydało tam gdzieś udziabać i zabrać mu zamki, bo przydałyby się smoki, nie? Dobra, lecimy dalej. O, ten co tutaj mamy. Archibald. O, proszę, ma mało. A tu ma mnóstwo, mało, mnóstwo. Horda, horda. Dobra, to jest koleś, którego mamy zabić. No to już wiemy, gdzie trzeba się udać. No, ale żeby to tutaj zrobić, no to będzie potrzeba taka dosyć spora armia, widzę. Mnóstwo, horda tych, mnóstwo, mało. Ciekawe, czy to rośnie z czasem, ale coś czuję, że tak. Więc tutaj dobrze byłoby mieć oko na niego. Ja wracam do statku, bo tutaj nic więcej nie będzie. Tego co widzę, nigdzie nie da się przejść. Jesteśmy na końcu mapy. Więc tyle, jeżeli chodzi o moje podróże w tamte tereny. Ja się tutaj jeszcze spróbuję wysiąść w tym miejscu, bo tu też widzę, że można wyjść. Dobra, a co tutaj się dzieje? Gdzie ten pojechał? Tamten poszedł do góry, nie? A tego zabiłem. Dobra, tu jest spokój. W cudzysłowie, spokój. Można przejść na następny dzień. Dobra, zielony wjeżdża w dół. Żółty też tam śmiga i fioletowy też tam śmiga. To jest ten z tymi wampirami. Kurczę, tego z tymi wampirami to bym naprawdę bym chciał pogonić tak na maksa. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Tak trochę boję się odjeżdżać od tego mojego zamku, no ale... no muszę odkryć tą mapę, no muszę widzieć, co się tam dzieje. Chyba, że wyślę tam kogoś innego. To byłby lepszy pomysł chyba, nie? Niż takie bieganie. Hirosem, który ma być do obrony tak naprawdę. Gdzie jest ten zamek? Dobra, to najpierw pójdziemy tym, żeby zaoszczędzić tamtemu drogę. Przy okazji sobie zerknij, co ja tu mam. Nadanie życia sprawia, że wszystkie twoje oddziały stają się odporne na zaklęcie śmierci. No i świetnie. Czepiec o połowę zmniejsza koszty rzucania z wszystkich zaklęć przy umysłowych. Raczej umysłowych rzadko rzucam. A w zasadzie nawet żadne. Ja tam wolę jakiegoś lighta, jakieś przyspieszenia, to chyba nie są zaklęcia umysłowe, nie? Więc cyk, przerzucę sobie to. Jednostki też od razu rzucam. Czterech zabił, czterech doszło, ale to i tak jest mało.
ale lepiej tak niż inaczej. Tu mamy obrażenia z zimna, tak. Magiczna wrodzeta czarodziejska zwiększa o 2 twoją moc zaklęć, świetnie. Tutaj mamy sekcja z mobilność, zwiększa zasięg ruchu na lądzie, no to zostawiam. Kinetyczny wydarzeń sprawia, że wszystkie twoje oddziały stają się odporne na zaklęcia paraliżujące, świetnie. Czterolistna koniczyna, to wiadomo, szczęście. Korwacz dominuje, zwiększenie na twój współczynnik ataku o 1, zwiększa wiedzę twoją, o tak. Złota podkowa zwiększa twoje szczęście, zdecydowanie zostaje. Podwaja efektywność wszystkich twoich zaklęć skrzeszających i ożywiających. Kurczę, to mi raczej chyba... Chociaż w sumie kto wie. Kto wie, może mi się to przydać. Chociaż nie korzystam z takich czarów. Hazard zwiększa twoje szczęście w czasie walki i... Odporne na zaklęcia oślepiające. Pięknie. To są naprawdę bardzo fajne rzeczy, bo to się przydaje, żeby nas nie oślepało. A tutaj nad tym się zastanawiam. No w ogóle to ja sobie sprawdzę. Nie można wymienić. Chciałem tylko sprawdzić, jakie ma czarne, ale chyba nie sprawdzę. Dobra, na razie to dam temu. Zrobią się dwa miejsca na może lepsze artefakty. Czyli tak. Ten poszedł. Tutaj się dzieje w ogóle. Zielony parę, grupa parę, mnóstwo. I on tutaj jedzie na mój zamek. No i dobrze, niech sobie jedzie. Znaczy nie dobrze, no ale... Liczę na to, że oni będą się tutaj gdzieś... Jest grupa horda, mało horda. Czy powiem wam, że bardzo, ale to bardzo korci mnie zabicie tego fioletowego tutaj, naprawdę. Chyba jeszcze poczekam. Wszyscy nie, jeszcze ten. Przepraszam do statku i będę chciał wyjść tutaj. No popatrzmy, co tam się będzie działo. Jak mówiłem. Żółty pojechał, fioletowy pojechał. Dobrze, to się dobrze składa, bo przynajmniej nie będzie mnie tutaj gnębił ten fioletowy na dole w razie czego, a mógłby mi zrobić spore straty, jakby na to nie patrzeć. Dobra, tym już... O, coś tu jest. Mnóstwo tu, parę. Nie, na tym Hirosem to nie będę tutaj atakował. Ale to już jest dobrze. Widzę jakiś zamek, więc ja się tutaj wycofam w takim razie, bo nie wiadomo, co tam się będzie działo. A nie chciałbym tutaj umniejszyć mojej liczebności armii. Dobrze, ten. Tutaj jakiś próbuje jechać w dół. Ja bym się tutaj z nimi rozprawił może. Czy ja tutaj byłem? Nie odwiedzono. Dobrze, to ja zrobię tak, że dostanę coś do szczęścia, nie? A nie, 5 gemów. Świetnie. Tutaj dostaję jakaś ten 1000 do doświadczenia i zobaczymy, co oni zrobią. Ty wracaj do zamku, za niedługo będzie następna. Następny tydzień, być może coś z tego wyjdzie. No i wróciłem do 3 zamków tylko. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oni tam też się... Muszą wydawać swoją kasę na te jednostki. Ja im będę je sukcesywnie powoli wybijał, więc zawsze gdzieś tam będę na plusie. Może czasem nieznacznie, ale jednak. A to jest istotne. Dobra, to ja zrobię tak. Bo teraz mam tak... A nie, bo tym Hirosem nie mogę, bo jak go zabiję, to koniec gry będzie, więc bo tak sobie pomyślałem, tym rycerzem pojadę. Mogę sobie poodkrywać mapę, ale nie, to jest głupi pomysł, bo nie wiadomo, co tam się wydarzy. Byłoby jeszcze głupsze niż to, co teraz robię. Znaczy, to nie jest głupie, bo to jednak tam gdzieś strategia jest, żeby to wszystko sobie podgrywać i tutaj podjechać. Ja tak chyba myślę, że ja bym w sumie z tej strony próbował odjechać, no bo tutaj gdzieś już zmniejszyłem liczebność w tych zamkach.
więc je odbijać będzie dosyć łatwo. Więc ja bym tak musiał, wiecie, z jednej strony iść i z jednej flanki cały czas i byłoby prościej. Tu tylko pilnować, żeby nic się nie działo. Znaczy, jak coś podjedzie, to żeby zabić. A z tej strony powolutku, sukcesywnie sobie czyli wtedy bym musiał sobie pojechać w górę, no. Tak mi się wydaje. I tutaj właśnie tak ta flanka od... No tak, ta flanka by tak szła aż w stronę przeciwnika tutaj, którego mamy zniszczyć. To by nie był głupi pomysł. Co to jest? Potworna maska, tylko trzeba by się pozbyć. Nie pozwala dołączyć, czyli jakiegoś hirsa by musiał mieć, takiego, który tylko sobie biega i jemu to wcisnąć. Morale, wiedza, morale, a już ma chyba za dużo tych morali. Kolejne morale, więc można by się podzielić. No bo morale to ile tu można mieć? Plus jeden, plus jeden, plus jeden, plus jeden, plus jeden, plus jeden. Morali nigdy za mało, że tak powiem. Szczęścia zresztą też. Dobrze, tu. Wracamy. Ja sobie wrócę, bo za niedługo, tak jak mówiłem, będzie nowy tydzień. A czarodziejka ma tam nie pilnować się raczej z tej strony, żeby tam nic mi nie przyjechało. A ja tutaj sobie zrobię... O, mogę tak myknąć tego kolesia jednego. I to nie jest teraz już głupio. To jest parę mało, parę, grupa mnóstwo, a tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo, grupa parę, parę. Więc jakby na to nie patrzeć, wygrana raczej moja. Po mniejszych armiach, co jest dla mnie tylko i wyłącznie na plus, bo ja będę miał coraz mniejsze straty. Dobrze. Szkoda, że nie mam. Myślałem, że mam tutaj przyspieszenie masowe, ale nie widzę go, więc jest to... No, chyba, że gdzieś tam jak sobie kupię wyższy level, to dostanę może. Ale grupowe błogosławieństwo to jest nawet przydatna rzecz. Nie mógłbym oślepić te trole, ale nie wiem, czy warto. Dobra, zrobię tak. Trole tutaj są najbardziej wkurzające, bo one będą rzucały kamienie, a sporo zadają obrażeń, więc może zacznę od troli. Cyklopy i tak nie dojdą za pierwszym tym, więc następny strzał będzie w cyklopy najwyżej. No i pięknie. O, jeszcze morale wpadły. No, pięknie. To może po prostu wyeliminuję strzelające. Dobrze, no to co? To... Szkielety. Myślę, że powinienem zabić. Położyły się od kamienia hobby. No i super. Zamku na razie nie odbijam, ale o, jeszcze dojdę do tego. No i dwa hirosy w jeden dzień. Piękna sprawa. Oby tamten z góry nie przyjechał do mnie. I będzie dobrze. Dobra, ten tu pierwszy poleci, więc... Tylko czterech, więc się zastanawiam. Zamknąć atak 3. Jak mocno jest w stanie 4, ale chyba nie zabije mi. Chyba, że na hobbity poleci, no to tam parę może mu się uda. Zacznę. A jednak poleciał na tytule, więc ja to liczyłem. Więc tak naprawdę to już można powiedzieć, że po nim. Tu zrobimy tak. Morale, ale raczej
bo spróbuję zobaczyć, czy zabiję 24 i test. Nie zabiłem. Na szczęście on mi też nie zabił roka, więc spoko. Nie pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Fioletowy gdzieś tam poleciał. Nie chcę tam lata, a ja spróbuję odbić zamek. Który dzień? 7, czyli to będzie nowy tydzień. No w sumie to idealnie się złożyło. Jak odbiję ten zamek w tej chwili, w następnym dniu, jest szansa, że on nie będzie miał nic wykupione, więc ja sobie znowu wykupię i znowu jakieś. Znaczy dla mnie to strata kasy, ale on nie dostanie jednostek. Więc naprawdę to jest bardzo fajna rzecz. I taka zabawa tam ciebie bardzo dobrze. Mogą nie wychodzić, bo tu i tak nic nie zrobię. Grupa czarnych smoków. No, raczej z nimi nie wygram, więc można wrócić po prostu. Można wrócić, bo tutaj nic innego się nie da. Tak jest zbudowana mapa, że średnio jest gdziekolwiek wyjść. Dobra, no to dzień następny. Dobra, fioletowy pojechał do góry. To są kopalnie złota, też by się przydały. No to zaczynamy od powrotu do domu. Tutaj zbieramy sprite'y, krasnale. To sobie dorzucę zaraz do tamtej armii. Tutaj widzicie brak. Ja tylko wchodzę i kupuję. To jest piękne. O, przyjedzie, będzie się musiał tłuc. Wilki. I tyle, trochę kasy wydałem. Ale mnie to nie przeszkadza. A w zasadzie to jeszcze sobie zerknę. A, tu ma tylko... Niech będzie, kupię sobie trzeci level. Może będzie coś ciekawego. No dobra, nie ma, ale jest antymagia. Choć i tak z tego nie korzystam nigdy. Ale dobry czar, bo przynajmniej gdyby nie to, że mam te artefakty, które gdzieś tam sprawiają, że nie można mnie oślepić i takie tam, no to ta antymagia jest bardzo fajna, bo przynajmniej nikt nie może mnie zranić magią, jeżeli to będzie w życiu. Chyba na antymagię nawet rozproszenie nie zadziała, nie? Czy zadziała? Patrzcie, teraz tak sobie myślę, bo to jest antymagia, więc jak ktoś chce rzucić tarno, nie, to nie zadziała. Czy tam jest tylko procentowa szansa, że nie zadziała? Teraz nie pamiętam. No dobrze, no to ja sobie spróbuję tu odebrać coś. Zobaczymy, co się wydarzy. I dwa Hirosy kolejne. Ten tutaj wraca po... Za dużo to nie kupię chyba tytany. O, ach, 7 ich tam jest, kurczę. Muszę pamiętać, że ja tu mam jeszcze tytany do wykupienia. To nie jest z jednej populacji, ja nie kupiłem wcześniej wszystkich. Dobrze, że nie było żadnej plagi czy coś w ten deseń. Trzeba powoli tutaj wykupić wszystko. Dobra, a tym Hirosem to mogę sobie pojechać po te hobbity tutaj jeszcze. Do statku i robimy powrót do domu. Na razie nie widać żadnych objawów próby zjechania w dół i zaatakowania mnie. To mnie bardzo cieszy. Odbiłem jeden zamek, więc może pójdę sobie odbić drugi. Nie wiem. Cały czas obawiam się tego nekromanty z tymi... Ale prędzej czy później będę musiał z nim powalczyć. Chociaż z drugiej strony później może być korzystniej, ale może być i niekorzystniej. W zależności czy on sobie tam będzie tych wampirów dorzucał. Bo ja na pewno armię będę zwiększał. Dobrze. Dzień rozpoczęty. Jest to drugi dzień
trzeciego miesiąca, drugiego tygodnia, a my widzimy się już za kolejny tydzień, tak. Ewentualnie wcześniej, bo nie wiem, jak te odcinki z Heroesu będę wrzucał, czy będę je wrzucał raz na tydzień, czy może zrobię serię dzień po dniu. Tego jeszcze nie wiem, bo to jest seria dodatkowa, która gdzieś tam nie jest ujęta w planach, także po prostu życzę wam miłego dnia, wieczoru, bo nie wiem też, o której go będę wrzucał te odcinki, czy to po rano będę wrzucał, czy po południu. Życzę wam po prostu udanego dnia, spokojnej nocy ewentualnie. Do zobaczenia w następnych odcinkach z tej serii i każdej innej, która się pojawia na moim kanale, bo pamiętajcie, tych serii troszeczkę jest, można sobie do nich wrócić, jeżeli chcecie, jeszcze nie oglądaliście. No i live'y czasami się pojawiają, więc serdecznie zapraszam na live'y, które się gdzieś tam czasem pojawiają, ale żeby się na nie trafić, to musicie dać subskrypcję i dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienie. I dodam tylko, że na Twitchu też mnie znajdziecie, bo live'y są i na Twitchu, i na YouTubie jednocześnie prowadzone. Więc jeżeli ktoś chce oglądać z Twitcha, to może z Twitcha, aczkolwiek i tak myślę, że YouTube jest to ciut lepszy. W cudzysłowie, bo to w sumie też nie mówię, że lepszy, bo tam, gdzie wam wygodniej, tam możecie oglądać, ale na YouTubie macie zawsze powtórki i o to mi właśnie chodzi, że jeżeli nie trafiliście na live'a, zawsze możecie wejść na kanał na YouTubie, wejść na żywo i tam wszystkie live'y, odkąd mój kanał powstał, są zapisane, więc możecie sobie wejść i je odtworzyć. Nawet te sprzed kilku, dwanastu nawet lat, bo nie pamiętam, ale kanał już ma swoje lata, więc tak naprawdę wszystko tam jest, nic się nie usuwa, więc zapraszam i do zobaczenia raz jeszcze. Cześć!